Zadanie pierwsze z matury próbnej 2015 za jeden punkt. Liczba 15 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,24. Liczba x to. Zauważ, że 15 jest przybliżeniem, czyli jest niedokładną liczbą. Jest niedokładną liczbą z niedomiarem, czyli tutaj mamy niedomiar. Więc w notatkach możemy zapisać. 15 jest to wartość z niedomiarem. Czyli rzeczywista i dokładna liczba powstała nam przez zmniejszenie o wartość podaną w zadaniu, o 0,24. Więc nasza liczba jest większa od 15. Więc należy dodać do 15 0,24. I otrzymujemy wartość, która jest odpowiedzią do naszego zadania. Jest to odpowiedź D. Zauważ, że gdybyś chciał wziąć wartość z nadmiarem, wówczas do dokładnej liczby należałoby dodać nasz błąd bezwzględny, czyli 0,24. I tutaj powstałby nadmiar. Zaznaczmy jeszcze poprawną odpowiedź. Jeśli chcesz, przejdź do kolejnego zadania. Jeśli nie, posłuchaj jeszcze powtórki dotyczącej błędu bezwzględnego i względnego. Błąd bezwzględny liczy się z następującego wzoru, czyli odejmujesz od dokładnej wartości wartość zmierzoną i bierzesz to pod moduł, ponieważ niekiedy mogą tutaj wychodzić wartości ujemne. Weźmy przykład. Jeżeli wartość dokładna jest równa 2, a zmierzona 2,1, wówczas błąd bezwzględny będzie równy, jak widzisz, 0,1. I teraz zerknijmy jeszcze na naszą legendę. 0,1 jest to właśnie błąd bezwzględny. 2 to dokładna wartość. Występuje właśnie w tym miejscu. Wartość nadmiarem to jest właśnie nasza zmierzona wartość, która jest większa od wartości rzeczywistej. Ale oczywiście, popełniając taki błąd 0,1, moglibyśmy również zmierzyć wartość z niedomiarem. Czyli od 2 odejmujemy 0,1 i otrzymujemy 1,9. Jest to wartość z niedomiarem. Zerknijmy jeszcze krótko na błąd względny. Tutaj masz wzór na błąd względny. Dlaczego względny? Ponieważ jest on uzależniony zarówno od błędu bezwzględnego, jak i rzeczywistej długości. Zwróć uwagę, jeśli rzeczywista odległość będzie mega duża, na przykład tak jak odległość Słońca od Ziemi, to błąd bezwzględny rzędu 1 kilometra będzie super małym błędem, mierząc oczywiście tak dużą odległość. Jeśli zaś mierzysz odległość między miastami, to błąd bezwzględny 1 kilometra może być stosunkowo dużym błędem. Więc na pewno zauważyłeś, że popełniając ten sam błąd, może on być stosunkowo duży albo mały w zależności od wielkości mierzonej w stosunku do rzeczywistej odległości, czy jest ona mała, średnia, a może mega duża.